Planowany remont ulicy Myśliwskiej to spore zadanie. Najważniejszą częścią inwestycji jest nowa nawierzchnia. Tutaj położymy nowy dywanik grubości około 4 cm. Trzeba pamiętać, że ta inwestycja ulica Myśliwska, czyli tutaj od ronda Solidarności do przejazdu przez tory kolejowe, to również ten duży parking zlokalizowany na wysokości postoju dla taksówek po prawej stronie jadąc w kierunku uzdrowiska. Tam jest duży parking, który obsługuje w dużym zakresie miejsca postojowe dla mieszkańców bloków wzdłuż ulicy Koszalińskiej. W ramach planowanego remontu ulicy Myśliwskiej ma zostać przebudowana istniejąca już ścieżka rowerowa. Też będzie odbudowana, też będzie miała nową nawierzchnię, więc kolejny jakby element ważny. No i to, co chcę podkreślić, tutaj mamy takie uzgodnienia, że jeżeli chodzi o zakres tak zwanej małej architektury, jakieś ławki, kosze, chcemy, żeby one były robione w sposób podobny, jak mamy to do tej pory, czyli wcześniej tam, gdzie miasto tego typu działania prowadziło, na przykład na ulicy Wschodniej, chcemy ten sam charakter, ten sam kształt, kolorystykę zachować, no po to, żeby nie było takiego, mówiąc krótko, miszmaszu architektonicznego, żeby to wszystko wyglądało w miarę jednolicie. Mimo że remont Myśliwskiej zaplanowano na przyszły rok, to od pewnego czasu odbywają się tu roboty miejskiej energetyki cieplnej. Podczas wykonywania przycisku rury wykonawca natrafił na przeszkodę w postaci betonu, w związku z czym powstało wybrzuszenie na jezdni, które zdecydowanie zaskoczyło kierowców. Aczkolwiek to, co cieszy, to że tego typu prace są przewidywane wcześniej, nie na zasadzie takiej, że najpierw wykonamy piękny remont, a później ktoś tam wejdzie i dokona popsucia i później będzie próbował coś tam odtwarzać. Wszystkie tego typu prace muszą być wykonane w tym roku, po to, żeby się później mogli przystąpić do kompleksowej remontu właśnie tejże ulicy i tam rzeczywiście te prace były prowadzone. Stan musi być prowadzony do stanu pierwotnego, czyli bezpiecznego. Wykonawca robót zobowiązał się już do poprawienia usterki. Prace z tym związane mają się odbyć w kwietniu.